Witam szanownych widzów, wszystkich jeszcze raz wesoły ksiądz składam dla was. Zaraz i panowie dwaj złożą. Nie spodziewałem się, że mam otwartą kamerę. No ale zaprosin dostałem. Najpierw może pójdziemy do Nero. Jak tam z Nero jest? Aj Nerko! A co się patrzy? No co to ja? No zobacz, to ja, durniu. Nero! Chodź do mnie. No. No, proszę. A się rzucił, nie poznał. Tak, teraz już poznał, tak. Już poznał, już wie. O, tak. O, piękny piesek. Piękny. Ja, no, co nie poznajesz? No nie poznajesz? No, to oj, ty. Zaraz będzie zabawa z Nero. Tak? Będzie zabawa? Nero, przywita się z widzami. Tak, no, ja. Ja. No ja, daj łapkę. No. No. Idziemy, oni nie wiedzą nawet. Nie wiedzą nawet, że już teraz jestem u nich. Zobaczymy, czym mnie ugoszczą. No i czy się pogodzili w końcu. No. Czekamy. No uwaga, idzie Krzyś chyba. Będzie zdziwiony. Mikołaj przyszedł? Witam. Dzień dobry panie Mikołaju. Witam pana serdecznie. Wesołych. Wesołych. Przede wszystkim. Alleluja. Jak to ci mówi? A, zdziwiony pan. O, jaki elegancki. Chyba do ślubu niedługo. O, koszula. No, święto. A, idziemy dalej. A gdzie pan Krzyś? O, cholera. Pan Krzyś leży? No jak to, w święta? Chyba się obiad. O, ja też. O trzeciej w nocy mył się ja. A jak się ubrał się? No, chłopie. Kurde. O, przepraszam. O. Już na śledzie dołożył chyba. Przepraszam bardzo. Gdzieś na śledzie dołożył. Przepraszam bardzo. Już znów dzisiaj mnie... Wyrzucał? Nie. Już mówi, masz kubek. Co palcem trzęsiesz? Nie wolno. On prowokuje. Nie wolno. A ty co? Śledzie złapałeś gdzieś w morzu? Co? I powiesiłeś? Nie mam lawa z prezentów, ale Miśko. Mam. O, tak. I tak. Weź dwie piątki, wyciągnij sobie. Ja nie będę tylko filmował. Jedna, jeszcze druga. O, tu jest, no. No bo nie mam prezentów, no bo nie kupiłem nic. Bo nie było czasu. No to dziękuję. Bo nie było pomysłu. Co słychać u ciebie, Jarecie? Dobrze. Siadaj. Wszystko powolutku, powiem no, szczerze. Jak Wigilię spędziłeś? Bardzo sympatycznie. Tak. Z mamą? Z mamą. Nie była rodzina jakaś? Nie. Nie było? Nie. Tylko mama. No i Ewa na telefonie. No to Ewa była. Tak. Z tego jestem szczęśliwy. To dobrze. To chwała Bogu. To za to śledzie. I cały czas. Śledzie podziało na ur śledzia, tak? I cały czas
piszę z widzami. Chciałeś tego? To tak. Odpowiedz. Tak. No powiedziałem, że tak. Ja też mam taki podobny. O. No nie wiem, czy to jest podobne, no. ale zobacz, co to tu jest. Dobrze. Miś. Jak tam, Krzysiu, ty się czujesz przede wszystkim? No bo widzowie pytają. Się martwią o was, żebyście się nie kłócili, obydwaj. Właśnie, nawet był ten z Warszawy powiedział, żeby się nie kłócić. Ale także mam szczęście, wiesz, w Carrefourze, że jak przyjeżdża, odbierasz listy, to widzi, wrzucam do worka jego. Już nie tam, tylko od razu do worka. I ten sam już drugi raz i mówi tak. A ja tak wrzucam listy, on mówi, no panie, Kononowicz, już drugi raz listy pan wrzucasz do worka mego. A nie, działa. Już drugi raz, a mówię, no pan? To musisz pokazać się, jak ty wyglądasz dzisiaj. Kurczę, ja jestem w domu, nie szedłem nigdzie. Ja to jestem zachlany i kurde, wiesz. Skoleś kamerę od niego, nagraj jego. Dobra, przecież to jest proste jak nic. Tak. O, teraz pan... Młodszy Meksykano. No najmłodszy z całej rodziny, naszej Trójcy Świętej. O. Teraz tak wygląda. No, i gitara. A gdzie gitara? A ja nie wiem, to ty miałeś. Nie ma. Zaraz. Nie ma. Chyba przejedzony pan Krzysztof jest. Tak jest. Ale trzeba zjeść jeszcze. Chcę pana poczęstować moim bigosem. To samym, bo ja dużo nie zjem. Już najadłeś ja jeszcze... O Jezus. Aż za dużo. To na wolę. A co było na Wigilię, pochwal się. Co było na Wigilię? Karp był. Mama robiła. Kurczę. Nie, Andrzej. Karp był. Sałatka moja. O, sałatkę jutro dla was przyniosę. Do spróbowania. Dla ciebie i dla niego. Ale to moja własna, robna. Sałatkę, śledź, barszcz z łóżkami. A barszcz ja sam robiłem, bo mi z Gdańska wysłał. I Warszawa właśnie, ten co był, ten gość, bo on połowę... Wczoraj do mnie dzwonił, no i stycznia ma przyjechać po prostu i po prostu mnie zabrać i na miejscu ze mną porozmawiać tam. Bo chcą po prostu, żebym ja na swój kanał zareklamował salon Opel i za po prostu za pieniądze. Mówi, to wszystko uzgodnione będzie. A ja wiem, gdzie ten skurwysyn już przebywa. Proszę się nie rugać. Właśnie. Ja wiem, gdzie ten złodziej przebywa. W jakiej piwnicy nocuje. Ten, co dla majora tam gwizdnie. Tak. Ale to czekaj, ty majorek masz, jaki masz routera, czy już nie masz? Nie ma, nic. A, routera nie masz. A, to już dlatego ja nie będzie. Innego mam. On też będzie dobry, tylko karty. Musiałbym kartę, bo mam playu, a musiałbym doładować i wtedy wrzucić. Co to jest? To jest sałatka. Pomidorki, ogórki i cebulka. No oczywiście majorowski bigos. No, tak spróbujesz. Oczywiście, że spróbuję. Ja mogę powiedzieć, ja zawsze robię coraz lepszy ten bigos wychodzi dla mnie. Ja nie wiem, co to... To chyba mi mózg się rozchyla i po prostu bardzo dobrze myślę i po prostu dobrze bardzo wychodzi. Dziękujemy. Potem nagramy resztę. Dobrze.